Na program zaprasza BoniMed, producent suplementu diety Adipobonisan, wspomagającego proces odchudzania. Dzień dobry Państwu, jestem lekarzem, nazywam się Krzysztof Błecha i w swojej praktyce dość często stosuję preparaty ziołowe. Pacjenci zadają czasami mi pytania, które nie są trudne, ale odpowiedzi na nich są dla tych pacjentów trudne. Jedno z takich pytań chcę Państwu zaprezentować. Mam 67 lat i od jakiegoś czasu powoli przybieram na wadze. Jak zahamować ten proces? Z wiekiem nasz metabolizm się zwalnia, więc pokarmy, które normalnie nie powodowały u nas produkcji tkanki tłuszczowej, już tą produkcję stymulują. Więc trzeba nieco mniej zjadać i też trzeba wiedzieć, czego nie wolno zjadać. Częstym problemem osób w tym wieku to jest to, iż bardzo lubią słodkie przekąski. No więc są to już, pomijam drożdżówki, pączki, ale te ciasta wyprodukowane przez babcię. Nie dość, że ta babcia te ciasta wyprodukuje, no to jeszcze tymi ciastami często karmi swoje wnuki ku wielkiej radości tychże wnuków, no i babci też, dziadka również. I to jest podstawowy problem. Cukry proste tuczą, węglowodany tuczą, więc jeżeli będziemy zjadać tego typu produkty spożywcze, albo poić się słodkimi napojami, nawet sokami owocowymi, bo też są bardzo słodkie, to wtedy będziemy tą masę ciała na siebie nakładać. Jeżeli natomiast będziemy zjadać produkty, gdzie te węglowodany będą złożone, na przykład to kanapka na śniadanie z serem, bądź też jakieś warzywa do tego, to wtedy nasz organizm nie będzie produkował zwiększonej ilości tkanki tłuszczowej. Więc pierwsza zasada i pierwsze zalecenie – wyłączenie produktów, które mają w swoim składzie cukry proste. Węglowodany zawsze troszkę mogą utuczyć, więc jeżeli chcemy zwolnić wchłanianie się węglowodanów złożonych, na przykład jak ta kanapka wspomniana u mnie z serem, z chleba pełnoprzemiałowego. On będzie się wolno wchłaniał, a gdy chcemy jeszcze zwolnić to wchłanianie, możemy stosować zioła. I te zioła to są na przykład liście pokrzywy, którą spotykamy, liście borówki czarnej, liście morwy. To są substancje naturalne, które mają w swoim składzie enzymy hamujące, enzymy trawienne rozkładające węglowodany, tak zwane alfa-glukozydazy. I jeżeli chcemy zmniejszyć masę ciała, ja wtedy używam u moich pacjentów tych właśnie surowców zielarskich i innych. Stosuję generalnie dwie mieszanki ziołowe. U osób pierwsza, którą Państwo widzicie na ekranie, to jest taka, która stosowana jest u wszystkich, ale nie tych, którzy mają podwyższony poziom glukozy, bo wtedy stosuję mieszankę drugą o nieco innym składzie. Państwo ją również macie na swoim ekranie. I pamiętajcie też Państwo o tym, że super odchudza błonnik, więc możemy wysokobłonnikowe warzywa stosować. O, ich jest troszkę i nie będę już o nich szczegółowo opowiadał, ale Państwo znajdziecie to na pewno choćby w internecie. Natomiast można też stosować błonnik jako suplement diety. I tutaj się świetnie sprawdza taki błonnik, jak błonnik z nasion owsa, błonnik z babki płeśnik, czy też inulina, zwłaszcza jak to wzbogacimy o bakterie probiotyczne. Sponsorem programu był BoniMed, producent suplementu diety Adipobonisan, wspomagającego proces odchudzania.